myślę, że już ze wszystkimi zdążyłem się przywitać, ale jeszcze raz dzień dobry Państwu, dziękuję za obecność tutaj. To jest bardzo miłe dla mnie, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Przepraszam, jeżeli do kogoś z Państwa to zaproszenie nie dotarło. Ja też nie wszystko byłem w stanie ogarnąć, szczerze mówiąc, w ostatnim czasie i posiłkowałem się moimi jakby pomocnikami w postaci menadżerów. Chciałem tutaj się spotkać z Państwem, żeby Państwu naprawdę podziękować z całego serca właśnie za wiarę przez ten cały czas trwania programu. Też zadedykować Państwu ten sukces i podziękować za to, że byliście faktycznie i że to było szczere i jest szczere, że możemy tutaj się spotkać. No i bardzo, bardzo chętnie odpowiem na kilka pytań. No to może pierwsze, jak się czujesz jako Voice of Poland? Szczerze mówiąc, do dzisiaj nie czuję się Voice of Poland. Cały czas mam świadomość tego, że wokół mnie jest tyle wspaniałych wokalistów, którzy po pierwsze już czasami zdobyli ten tytuł, bo przecież to jest 6. edycja. Po drugie, tych edycji pewnie jeszcze będzie x trylionów różnych innych programów. To jest tylko program, to są igrzyska. Ja od początku miałem do tego trochę taki stosunek z przymrużeniem oka. Czuję się tak, że po prostu od razu następnego dnia wzięliśmy się do roboty. Ja miałem... Wspaniałymi ludźmi się otoczyłem przez czas trwania tego programu. Ci ludzie dzisiaj mi pomagają, aby te sprawy takie czysto naprawdę artystyczne, nie biznesowe, żeby sprawy artystyczne były na pierwszej pozycji. No i do tego dążymy, pracujemy i czuję się fajnie, no bo wreszcie mogę się realizować w tym, co robię. A co teraz robisz? Siedzę tutaj, rozmawiamy, jest milutko, pierwszy dzień w rodzinnym mieście, cieszę się, sakramentko się cieszę, naprawdę. Wiem, ale musiałem dać upust swoim emocjom. Plany artystyczne są takie, że na szczęście ruszyliśmy już z koncertami. Już zagraliśmy kilka koncertów gdzieś tam promujących to, że tam udało się gdzieś tam jakiś mały sukces osiągnąć. I to są koncerty akustyczne. Przygotowujemy w tym momencie, na horyzoncie są już koncerty z bandem, czyli tego materiału, który chcę ukazać na płycie. Oczywiście w styczniu mam informację, że wchodzimy do studia. Mam znakomitego producenta. Jeszcze o nazwiskach nie mogę do końca mówić, bo musimy sprawy formalne usystematyzować. No ale tej pracy jest naprawdę dużo. No, wróciłem dopiero co ze Starogardu Gdańskiego, gdzie zagraliśmy koncert. Koniec Kazimierz, super mam takie pytanie, co będzie z twoimi studiami? Czy będziesz miał urlop gdański, postarasz się pogodzić? Przerwa nie wchodzi w grę i też myśmy chyba rozmawiali kiedyś na ten temat, że ja nawet nie zdecydowałem się na udział w programie, ponieważ były studia. No i jakby niech mnie piorun trzaśnie, jeżeli to ma mi się odmienić. Tak całkiem poważnie. Mam wspaniałych pedagogów, którzy bardzo mnie wspierali i wspierają w tym, co robię. I to jest naprawdę klucz do sukcesu, myślę. Myślę, że tok indywidualny tutaj, indywidualna organizacja studiów, to jest na uczelniach artystycznych bardzo popularna praktyka, ale na pewno nie zaniecham. Zresztą powiedzmy sobie wprost, takiej szkoły, jaką dostałem przez ostatnie pół roku, nie dostałbym na żadnej uczelni i na szczęście respektują to moi wykładowcy. Tak, był taki moment, kiedy gdzieś tam zawsze mi się wydawało, że mam mocną psychikę, jakieś takie podłoże, żeby nie interesować się ani tymi komplementami za dużymi, które spadły naprawdę nieoczekiwanie po pierwszym etapie, ani tymi gorszymi słowami, opiniami. No i faktycznie w tym początkowym stadium, że tak powiem, programu to było dla mnie nieistotne. Ale przyszedł czas, kiedy po wielu trudnościach tak naprawdę, bo to było bardzo trudne, myśmy dostali takie dosyć niekorzystne dla mnie aranże,
Jeżeli chodzi o utwór Krajewskiego, Uciekaj moje serce, i ja wiedziałam, że ja temu nie podołam. Zresztą bardzo pomocną dłoń wyciągnęła do mnie pani Anna Zagdańska, mój profesor wokalu. Myśmy wiedzieli, że to jest utwór tak archaiczny, tak stary, a przy tym też klasyczny dla wielu. Ale klasyczny, mimo wszystko. Dla wielu ludzi jest on klasyką już. I teraz, gdzie jest złoty środek? No i ja wiedziałam, że chcieli zaaranżować to na fortepian, wiolonczele i flet. I tyle. Flet. I flet. Zupełnie dla mnie to było nie do przyjęcia i ja noc przed wykonaniem tego utworu, premierowo, na żywo, to już były odcinki na żywo, rozpisałem sam aranż do tego utworu. Normalnie na sekcję rytmiczną i tak dalej. No i faktycznie posypała się fala krytyki, a wtedy pierwszy raz przekonałem się, jak warto zachować wielki, wielki dystans do tego typu programów. Co powiedzieli jurorzy? Bardzo często sami się z tym później nie zgadzali. Ludzie szli za nimi. A naprawdę ciężko jest dla gdzieś młodego człowieka, który dostaje 20 tysięcy polubień na Facebooku. Ja wiem, że to nie jest wymiernik, ale gdzieś tam to się mierzyło. 20 tysięcy polubień na Facebooku na dzień dobry. Mówi, dostaje informacje od wszystkich w radiu, w telewizji. Pobiłeś wszelkie rekordy. Nagle jest tragedia. No i ludzie się zaczęli doszukiwać wtedy różnych moich, w ogóle wchodzić w moje życie prywatne. No musiałem po prostu się z tym oswoić, że ludzie będą mnie teraz oceniać przez pryzmat tego programu, moją osobowość, często zupełnie spaczoną przez telewizję, no bo nikt mnie nie zna. I to był najtrudniejszy... Tak, my się znamy i gdzieś tam było to inaczej też odebrane. Nie, ja umiem zaśpiewać hymn. Nie. Też jakby ja sobie nie robię żartów. Każdy ma prawo do swojej opinii, ale jeżeli... Nie, to mówię, że to zrobić to kombinę, bo to należało się przyjrzeć. Znaczy... Nie będę... Pogadamy jakby przy innej okazji. Tak całkiem poważnie. No dla mnie to była taka szkoła życia. Po prostu co dzielić przez pół, co dzielić przez 8, czym się nie przejmować. Było później wiele takich momentów. Do dzisiaj są. I przyjmuję je gdzieś tam chyba z pokorą i z uśmiechem, tak mi się wydaje. A gdyby kiedyś mi odbiło, to zapraszam Państwa do wylania kubła zimnej wody. Które z konkurentów oceniałaś najwyżej, oceniasz najwyżej w tym momencie, którego się najbardziej obawiałaś? Zacznę od końca może. Nie obawiałam się nikogo. Dlatego, że dla mnie naprawdę ten konkurs mógł się zakończyć po przesłuchaniach w ciemno. Ja to powiedziałem moim menadżerom, powiedziałem to Marysi Sadowskiej i nigdy w życiu nie skupiłem się na tym, aby tę statuetkę mieć. Nawet moi rodzice, mój tato szczególnie wybiegał w jakichś marzeniach. A co zrobisz, jak wygrasz? A co ten? Spokojnie. Ja mam następny... Miałem taki system, że skupiałem się po prostu na każdym następnym wykonaniu. I teraz to pozwoliło mi szanować, ale nie bać się swoich konkurentów, bo jakby... To zawsze jest subiektywne i pamiętam, był już taki moment podczas finału, kiedy myśmy z Tobiaszem zostali, oczywiście szapoba dla niego i naprawdę to nie jest wymuszone. Uścisnąłem mu dłoń, zbiliśmy piątkę i powiedziałem: Tobiasz, powodzenia ci życzę. Naprawdę jakby dla mnie to było tak odległe wszystko. Taka śmieszna sytuacja też wyniknęła, kiedy awansowałem do finału, ja się przestraszyłem. To był strach. Boże, miałem odpaść gdzieś tam. Przecież ja nie myślałem o tym nigdy. A to już finał, przeleciało. No to były takie emocje. Kogo bardzo szanuję? Jest naprawdę bardzo wiele osobowości. W ogóle najbardziej to trochę mnie to boli, że trzeba pójść do takiego programu, żeby udowodnić swoją wartość, bo
kogo z programu najbardziej szanuję, to jest jedno, ale ile jest wspaniałych wokalistów inspirujących dla mnie, nawet młodszych ode mnie, których bardzo szanuję, to jest też druga sprawa. Nie chcę tutaj mówić jednostkami, ale naprawdę gdzieś tam artystycznie obcowanie z ludźmi, którzy są tak inni, przecież Tobiasz miał zupełnie inne zabarwienie od na przykład Piotra Tustochowicza czy od Kasi Malendy, a wszyscy mieli w sobie taki feeling, że naprawdę to jest godne uwagi, podziwu. Dla mnie najfajniejszą taką sytuacją był finał, kiedy miałem okazję się spotkać już z artystami o uznanej klasie i zobaczyłem, że nie ma żadnych przepaści, nie ma żadnych różnic w traktowaniu. Mówię tutaj o Natalii Kukulskiej, Marysi czy Kubie Badachu, z którym notabene znamy się już trochę lat. Nie ma, jesteśmy po prostu muzykami i każdy z nas jest inny. My nie jesteśmy po to, żeby się siebie bać, tylko żeby robić jak najlepszą muzykę, każdy swoją. To jest piękne, naprawdę to jest piękne. Powiedz nam troszeczkę, bo jesteśmy w Przemyślu, to troszkę się zasyćmy tą przemysłowością. Nie byłoby ciebie muzyczne rozdrobienie Paweł Waleszewski, pani Jadzia Pawłuska, pan Wiesław Sępuch, właśnie. Myślę, że nie byłoby mnie tutaj też, gdyby nie pani dyrektor Renata Nowakowska, która jest jedyną osobą bez żadnego zbędnego kadzenia, brzydko mówiąc. Znaczy, to miejsce nie jest przypadkowe tutaj. Myśmy się spotkali tuż przed tą konferencją i powiedziałem pani dyrektor, że z wielkim sercem rosnącym tutaj wracam i tylko tutaj. Tak, to są osoby, które faktycznie w momentach bardzo często kryzysowych wyciągały naprawdę dłoń pomocną i wierzyły. Ja to czuję do dziś. Bardzo, bardzo Państwu z tego miejsca dziękuję. Tutaj nie ma pana Pawła, pani Jadzi czy pana Wiesława, ale naprawdę te podziękowania są w pełni uzasadnione, w pełni szczere i to ciężko czasami nawet słowami wyrazić, bo czasami znajdowałem się w takiej sytuacji, gdzie sam sobie nie dał rady i gdzie wiele osób było bardziej przeciw niż za. I wtedy właśnie takie dobre duchy miały więcej mocy. Nie, tak całkiem poważnie. Bardzo się cieszę, naprawdę. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Bardzo się cieszę, że w tym miejscu rozmawiamy i że te wspomnienia naprawdę wracają. Mam nadzieję też, że uda się pójść za ciosem i zagrać tutaj koncert już z materiałem autorskim, który ukaże się na płycie, może nawet przed płytą. Krzysiu, mam dwa pytania do ciebie. Powiedz mi po pierwsze, jak zareagował tato, który namawiał cię kiedyś do matematyki? Nie. A ty mu powiedziałeś, że matematyka nie jest, tylko pójdzie za głosem swego powołania, to pierwsze. A drugie pytanie, co miała znaczyć ta maniera z tym machaniem mikrofonem, skrytykowana zresztą przez Edytę Górniak? No to zacznę po kolei. Fajne pytania, dziękuję. Po pierwsze, tato już dawno się pogodził z tym, że ja nie będę robił nic oprócz muzyki. Wyłożył na ten cel wiele swojego zdrowia i wiele swoich pieniędzy. I na pewno, gdyby nie moi rodzice, to największą przeprawę miała zawsze też moja mama z nauczycielami i tak dalej, ale oni się bardzo zachłysnęli już w momencie, tak naprawdę takim przełomowym momentem były egzaminy wstępne na studia. Kiedy ja sobie, też wyrywając się z małego miasta, gdzie wiadomo, no tutaj wystarczyło zagrać coś na fortepianie i już byłem pianistą. Umówmy się, pianista ze mnie mierny. Ale też nie wiedziałem, w jakiej jestem pozycji w skali gdzieś ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o umiejętności wokalne, kompozytorskie, aranżacyjne. No i okazało się, że wcale nie tak najgorzej, jeżeli faktycznie ludzie obiektywni, profesorowie wyższych uczelni przyjmują mnie na wszystkie trzy. Moi rodzice wtedy zrozumieli, że ja po pierwsze, to nie jest tak, że ja nie chcę się kształcić, że jestem leniwy. Ja chcę, tylko chcę robić to, co kocham.
A po drugie, no gdzieś tam mi to wychodzi i wspierali to jakby od A do ostatniej literki alfabetu, tutaj Z, nawet Z. Także, słucham? Tak, a nawet Z. No i tato zareagował bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Mama zresztą też, mogę liczyć na ich wsparcie zawsze. Krótko mówiąc, matematyka ma z głowy. Znaczy matematyka była po prostu tylko po to, żeby nie mieć na przykład dwójki, tylko troje. Albo na przykład nie mieć jedynki, tylko dwójki później. Nie no, każdy wiedział, że nigdy nie będę matematykiem. Ja podaję ten przykład często, bo było ciężko i też wiele ludzi tego nie rozumiało. No bo jak, no przecież matematyka, no jak, musisz to, musisz. Nie muszę. No dzisiaj w ogóle mi się to nie przydaje, w ogóle. A zdałem maturę bez pomocy, samodzielnie, za pierwszym razem. Jest. Drugie pytanie, czekam na to pytanie i... Znaczy, zastanawiam się, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo wystarczy sięgnąć po wiele naprawdę znamienitszych ode mnie artystów, żeby wiedzieć, że to nie ja wymyśliłem. To jest zwykły zabieg artystyczny, zwykły zabieg nawet, jakby sięgnę trochę po terminologię muzyczną. Jest coś takiego w muzyce jak faktura dźwięku. I to jest zabieg, który wpływa na tę fakturę dźwięku, który powoduje po prostu pewien delay naturalny. Bo jeżeli ja robię a, no to wiadomo, chciałem to osiągnąć. To było zamierzone. To nie jest maniera. Tak robi Kuba Badach z polskich artystów. Tak robi John Mayer. To są naprawdę jakby nazwiska światowej renomy i klasy. To był taki zabieg. No słuchaj, inaczej to trochę zabrzmiało w ustach właśnie Górnia, która tak... Na szczęście jesteśmy już po programie. Dystansem się odniosła do tego. Właśnie mamy w Polsce coś takiego, że jeżeli utwór, nieważne czy on jest dobry artystycznie, technicznie, muzycznie, czy on jest zły, jeżeli on już poleży na tej półce z utworami polskimi 30-40 lat, to należy się do niego modlić. Nie można go zmieniać. Przecież co zrobił Kuba Badach? Cały czas będę do niego się odwoływał. To jest człowiek, który bez zbędnego blichtru gadania i ujawniania swoich prywatnych, jakichś życiowych... uciekło mi słowo. No, prywatnego życia swojego. Robi swoje, jest artystą, zarabia, przede wszystkim jest świetnym, wykształconym muzykiem. Co zrobił z płytą Andrzeja Zauch? Warto, polecam po nią sięgnąć. Andrzej Zaucha również, ikona. No niezaprzeczalna ikona. Zmienił zupełnie oblicze tej płyty. Z utworów bluesowych zrobił utwory funkowe. Z ballad, ze swingu zrobił ballady na przykład. I to jest płyta genialna. Tylko teraz... Bardzo podzieliła też fanów Kuby, krytyków muzycznych. Jedni mówią nie i jako argument podają, bo to jest Zaucha. Ale Zaucha był 30 lat temu. Jeżeli robimy cover, róbmy go z sercem, tak jak czujemy. I ja się taką właśnie gdzieś tam, no zawsze się tak tym w muzyce kieruję, po prostu sercem. No, zdaję sobie sprawę, że to może nie być dobre. Za 3 lata mogę to sobie odpalić na YouTubie, mówiąc kolokwialnie, i powiedzieć, no koleś, przesadziłeś. Tak pewnie będzie. Ale dzisiaj ja to czuję właśnie tak. Ale to może coś jest tak, że nie wszyscy do końca rozumieją teraz do programu. To nie jest karaoke, że jest to sprawa. To jest program dla ludzi, którzy nie tyle potrafią zaśpiewać tak jak ktoś, tylko potrafią z czyjegoś utworu właśnie zrobić własną relację. To w tym programie chodzi, tak czy nie? Czy z tego co wiem, to taka formuła jest przyjęta w Stanach Zjednoczonych, że uczestnik naprawdę musi przejść wiele etapów castingu, podczas których wykazuje się ogólną erudycją muzyczną. Nie tylko umiejętnościami zaśpiewania piosenki, ale też jej zaaranżowania. Tak jest w Rosji również, gdzie faktycznie słyszałem, że uczestnicy aranżują i mają oficjalną możliwość wkładu w całą formę utworu,
który śpiewają i w jego wybór. U nas formuła tego programu jest troszeczkę taka, najkrócej bym ją określił, dostajemy talent z ulicy, robimy z niego gwiazdę. No ja nie do końca chciałem się do tego jakby dostosować, bo po pierwsze nie chcę być gwiazdą, a po drugie miałem już jakiś tam pomysł na siebie. Oczywiście musiałem otoczyć się też ludźmi, którzy uświadomili mi, że wiele z moich pomysłów jest po prostu nietrafionych czy złych, bo jestem młody, mam pewne inspiracje, no wiele rzeczy nie wiem. Ale to też są ludzie, których ja sobie dobrałem, których nikt mi gdzieś tam nie narzucał. Ale formuła faktycznie jest taka, że w tym programie mają mieć szanse, równe szanse, ludzie zarówno bez żadnego wykształcenia, którzy może fajnie śpiewają, bo to są też, umówmy się, najłatwiejsze materiały na dobry produkt komercyjny. Właśnie nie denerwował się trochę ten blik taki, te jingle wszechobecne, te światła mrugające. No bo teraz robimy to dla ciebie, tak to mówię, najważniejsza jest muzyka, a nie wydarzenie, prawda? Znaczy mówiąc szczerze, nawet w tym momencie jestem po rozmowach a propos jakiejś formuły mojego koncertu i myśmy wymyślili coś, czego na przykład w Polsce nie ma, czyli koncert kilkuaktowy. Ja uwielbiam tą atmosferę, uwielbiam światła, jeżeli mówimy na przykład na scenie. Uwielbiam profesjonalizm, kiedy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. I naprawdę to jest fajne. Bardziej bym się skupił na tym, że ja sobie podzieliłem ten program na dwie części. Pierwsze piętro i piwnice. Dlaczego? Pierwsze piętro to jest scena, to są jurorzy, to są utwory. I to stało naprawdę na wysokim poziomie organizacyjnym. Było bardzo naturalne. Mogliśmy zrobić, co chcieliśmy. Najwyżej spotkało się to z krytyką. Trudno. Piwnica to są red roomy, setki, wywiady setkowe i tak dalej, i tak dalej. I to miał jasno określony target 7-13. Najbardziej rozbawiały mnie sytuacje, kiedy zostawałem na przykład oceniany. Naprawdę przestałem to czytać, ale gdzieś tam mi się obijało o uszy. Komentarz, cytuję. Iwaneczko jest snobem i powinien odpaść, bo nie tańczył makareny. No ale to tylko pokazuje, że powinniśmy się uśmiechnąć na tego typu jakby rzeczy. I ja po prostu, jeżeli coś mi nie odpowiadało, tak jak makarena, to stawałem z boku i tego nie robiłem. Jeżeli mi nie odpowiadał temat wywiadu, pamiętam, była taka sytuacja, gdzie 5 godzin czekaliśmy na setki, no bo taki był obowiązek, na setki, czyli wywiady. Czy pewnie Państwo wiedzą, ale wolę uniknąć porównań do... Ćwiartki na przykład. Na przykład. I pierwsze pytanie było takie, która dziewczyna najbardziej Ci się podoba? Moja. Proszę Państwa, ja nie będę rozmawiał na ten temat, ale nie bądź taki jołowy. Rzuciłem mikroporty i wyszedłem. Po prostu trzeba naprawdę szanować ludzi, bo tam ludzie bardzo, bardzo rzetelnie pracują na sukces tego programu. Cały. Każdy wie, po co tam jest. Ma 3 sekundy czasami i w tych 3 sekundach robi świat. I to jest piękne. I dla tych ludzi wielki szacunek. No ale też taka jest formuła. No to się musi sprzedać. W TVN-ie nie przyjmą uczestnika, który nie stracił obydwu rodziców i nie wychował się w domu dziecka i nie ma za co żyć. W Telewizji Polskiej no, trzeba porozmawiać o najpiękniejszych dziewczynach. No. Znaczy nie trzeba, ale gdzieś tam wchodzą takie tematy niestety. No jak tak, 7-13. No kiedyś mi ktoś uświadomił, że mówi tak, Krzychu, zobacz. Kto ogląda ten program? Przecież nie oglądają ludzie z twojego wieku, bo to jest sobota. Wieczór. Tych ludzi nie ma w domu. Oglądają albo starsze kobiety, albo dzieci, które zostały. Nie do końca, no wypraszam sobie. Nie, oczywiście. Ale to są słowa jednego z producentów, nie moje. A tak poważnie, to po prostu gdzieś tam to jest wszystko generalizowane. I... No nie ma przy możliwości odtworzenia tego w internecie, tylko nie ma znaczenia. Niedziela
No, jest internet. A taka propos tej dziewczyny, to wziąłeś te mikroporty, bo była odpowiedź, na ile bardzo ci się podoba twoja. I to jest dobra odpowiedź, na pewno by się spodobała wszystkim i 7 do 37. Ale mówiliśmy o tym, ja mówiłem o tym. Ale właśnie, tak. Masz dziewczynę, powiedz mi, straciliście dużo czasu teraz, znaczy ze sobą, tak? No bo teraz nie będzie tyle czasu, co miałeś, tak? No nie mam. Chodziła się na to? Gdzieś tam zawsze tak było i tak, pomijając w ogóle wszystkie gdzieś tam no, inne rzeczy. Tak, no to jest też fajne, bo faktycznie wiele rzeczy się zmienia, ale mam nadzieję, że, no, że jakoś to się wszystko też poukłada tak, że ja będę mógł o większej ilości rzeczy decydować. Teraz muszę się ze swoich zobowiązań tych programowych wywiązać, a potem jeżeli czegoś nie będę chciał zrobić, to naprawdę tego nie zrobię. No, dziewczynę mam oczywiście i wydaje mi się, że naprawdę dzielnie to znosi. I wspiera i znosi, i jeżeli już wchodzimy na ten temat, chociaż zawsze się czuję jakoś skrępowany mówiąc o takich rzeczach. No ale dlaczego też nie powiedzieć o tym, że faktycznie ja też staram się nie dawać powodów do, nie zacierać pewnych granic. Zresztą też moi ludzie, którzy ze mną pracują, czyli właśnie Igor i Kuba, zawsze mi mówią, słuchaj, jak są media, rozmawiamy o wszystkim, ale tym wszystkim jest muzyka. I wydaje mi się, że dzięki temu też ja nie stanę się celebrytą i będę mniej jakby podatny i narażony na to, żeby na przykład rozbić swój związek, czy małżeństwo, czy takie inne rzeczy. No. Tak daleko idziemy, kontynuuj. No stary już jestem. Ja jak bardzo teraz to wygląda, to związanie kontraktu, o którym wspomniałeś. To jest na przykład tak, że takie konferencje prasowe, jak widzisz, to wszystko jest gdzieś tam umieszczone w tym planie? Nie, ja jestem twardą osobą też i nie na wiele sobie też pozwolę. Coś, co będzie godziło w moją naturalność, czy to, że na przykład no, wszyscy się tu znamy praktycznie i dlaczego ja nie mam porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi tak naprawdę? Jeżeli ktoś mi... Ja poprosiłem oczywiście swojego menadżera o pomoc, bo naprawdę przygotowywaliśmy się do 3 koncertów dzień po dniu. No i jakby wiadomo, że ja muszę swoich obowiązków pilnować, więc powiedziałem, Igor, proszę cię, zawiadom państwa, napisz maile. Jak widać, nie wszystkie doszły. No w każdym razie poprosiłem, ale to jest człowiek, którego ja sobie wybrałem do współpracy, któremu ja ufam. Oczywiście jest nagroda, czyli kontrakt, ale o tym jeszcze nie rozmawiamy. Rozumiem, dlaczego to sytuacja zdecydowała się przekazać na specjalną ośrodek wychowawczy? Mówiąc szczerze, dlaczego na ten specjalny ośrodek? Ja jestem związany z tym ośrodkiem od najmłodszych lat i naprawdę po prostu znam tych ludzi. Wiem, jak uczniowie tego ośrodka się zachowują, wiem, jakimi są ludźmi, wiem, jak czasami potrzebują po prostu jakiegoś bodźca. Niektórzy z nich to są moi przyjaciele, po prostu. I wiem też, że każda taka pomoc jest dobra dla nich. Miałem wiele jakby myśli na ten temat, komu to przekazać, ale to była pierwsza. Mówią, że pierwsza jest najlepsza. A dlaczego w ogóle przekazałem? Naprawdę, ja tą statuetkę zostawiłem w samochodzie. Ja bym nie mógł zasnąć, jeżeli ona by stała nad moim łóżkiem. Nie bójmy się tego powiedzieć. Moich przyjaciół z specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 1. I chciałbym tu pominąć wszystkich. To jest po prostu dla dzieci. Nie dla miasta, nie dla dyrektorów. To jest po prostu dla dzieci.